Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o danych w chmurze. W studiu witam Alinę Zając, kierownika zespołu do spraw zarządzania bezpieczeństwem informacji i analiz BNB Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wyjaśnijmy sobie chmura publiczna, chmura obliczeniowa, cloud computing. Czy wiemy z czego i kiedy korzystamy? Wszystkie te pojęcia to właściwie jest to samo. Chmura publiczna, chmura obliczeniowa i cloud computing to są pojęcia, z którymi się stykamy na co dzień. Myśląc, że mówimy o różnych usługach, a to jest jedna i ta sama usługa, która jest nam udostępniana, no ja bym powiedziała, na takich farmach, w których jest dużo serwerów, mają dużo mocy obliczeniowej i ta moc obliczeniowa jest nam e, dawana do wykorzystania. Jakie są odpowiedzi na pytania, czy korzystamy z chmury? Oj, to jest jedna odpowiedź. Tak, wszyscy korzystamy z chmury, tylko jedni robią to świadomie, drudzy mniej. E, podam kilka przykładów. Dzieci podczas pandemii Office 365, Teams, rozwiązanie chmurowe. Aplikacje, które mamy na telefonach, to są też rozwiązania chmurowe, i często wykorzystywane są przez nas nieświadomie. Po prostu wiem, ściągamy aplikację, korzystamy z niej i korzystamy w ten samym z chmury, i to z chmury publicznej. Na co zwracać uwagę, godząc się na takie aplikacje chmurowe? jakiego rodzaju dane ta aplikacja pobiera z naszego telefonu, do czego żąda dostępu. Bardzo często aplikacje żądają dostępu do multimediów, do połączeń, do danych z kontaktów, do e, naszych lokalizacji i na to trzeba zwracać uwagę, bo jeżeli ściągamy sobie aplikację, która ostatnio taka była modna do postarzania twarzy e, i ta aplikacja żąda dostępu do naszej lokalizacji czy do innych danych niż zdjęcia, to oznacza, że te dane wykorzystywane będą nie w tym celu, do których chcielibyśmy, żeby były wykorzystywane. Jakie są największe zagrożenia, jeśli chodzi o korzystanie z takich aplikacji chmurowych? No, jesteśmy bardziej podatni na e, phishing, o którym rozmawiałyśmy poprzednio, e, bo nasze dane w powiązaniu z innymi danymi mogą być wykorzystane przez hakerów. My sami udostępniamy informacje, na przykład na Facebooku, udostępniamy informacje, że jedziemy na wakacje, i nawet tym samym narażamy się nie tylko na cyberataki, ale i na kradzież taką klasyczną. Więc tutaj należy po prostu zwracać uwagę na to, co i gdzie się udostępnia, a nie to, że w ogóle udostępniamy. Czyli ważne jest to, żebyśmy panowali nad tym, jakie dane, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje z naszymi danymi. Dodam jeszcze tylko, że takie kiedyś Wynalazca Chroma, czy, czy ktoś to napisał Chroma, powiedział, że jeżeli coś dostajemy za darmo, to znaczy, że my jesteśmy produktem, a właściwie nasze dane są tym produktem, na którym czerpane są korzyści. Więc korzystamy z Gmaila, korzystamy z y, Office'a 365, korzystamy z Facebooka. Te wszystkie aplikacje mamy za darmo. Dla, w przestrzeni publicznej mamy do, udostępnione za bezkosztowo, to znaczy, że nasze dane są tym produktem, na którym te firmy zarabiają. Czyli trzeba pamiętać, że to, z czego korzystamy w sieci, ma później realne konsekwencje. Tak, więc ważne jest to, żebyśmy świadomie udzielali zgód na korzystanie z naszych danych, żebyśmy udostępniali dane takie, jakie chcemy udostępnić, i tylko w takim zakresie, do, do czego one mogą być wykorzystane. Więc zachęcamy do aplikacji na przykład bankowych, tam jest jasno powiedziane, kiedy i jakie dane mogą być wykorzystane. Dziękuję serdecznie za taką dawkę wiedzy. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia. Dziękuję.